Jak często się spotykacie? Raz trening zagraliśmy, tam poszliśmy coś jeszcze, obiad. No i się okazało, że tak, jakaś fajna chemia między nami. Pamiętasz ją? Pamiętasz to pierwsze spotkanie? Jakieś wrażenie? Szczerze mówiąc, pamiętam. Trochę byłem zestresowany mimo wszystko, bo jednak tak trochę tam Piotrek zaczął mi o niej opowiadać. Zaczął mi też, żeby dobrze wypaść. Nazwisko Iga Świątek absolutnie nikomu nic nie mówi. Ta presja bardzo rosła, te media bardzo też tak czasami aż za bardzo chciały. Rozumiem, że czasem wychodzicie razem poza kort. W większości dnia zajmuję ten tenis i praca, tak? Ona nie prowadzi życia normalnej 19-latki. Z Igą Świątek po treningu na browar nie chodzicie. Iga też ma tą normalność. Tylko wydał w jakimś mniejszym stopniu. Na imprezy przyjdzie jeszcze pora. Tomku, czy widziałeś, jak ona kiedyś płacze? Mhm. No, miałem okazję. Ale to był, myślisz, bardziej płacz z powodu przegranej? Czy z powodu tego, że boli mnie ciało, po prostu?